Sebastian Górny, witam. W studiu goszczę pana Krzysztofa Haubę, kandydata do Senatu. Witam pana. Witam pana, witam państwa. To na początek powiedzmy, że to spore zaskoczenie było, kiedy pan postanowił wystartować do Senatu. Powiedzmy sobie szczerze, wcześniej nie słyszeliśmy o pana działalności politycznej. Tak, to prawda. Znaczy, myślę, że dzisiaj to już nie jest zaskoczenie. Natomiast jeszcze kilka tygodni temu dla niektórych z państwa, przecież dla dziennikarzy przede wszystkim, dziennikarzy politycznych, było to jakiegoś rodzaju zaskoczenie. Tak, to prawda, potwierdzam, nigdy nie byłem w żadnej partii politycznej. To skąd, dlaczego teraz nagle postanowił pan jednak się włączyć? To pytanie zadało mi już paru dziennikarzy w poprzednich wywiadach. Udzieliłem na nie odpowiedzi, ale oczywiście panu również powiem. Pan to, co obserwuję obecnie, to, co się dzieje w polityce w naszym kraju, przestało mi się podobać. Był taki moment w moim życiu, że dotknęło mnie to osobiście. Mówię tutaj o politykach regionalnych. Może w dalszej części naszego programu będę miał okazję o tym więcej powiedzieć. I stąd moja decyzja. Startuje pan jako kandydat niezależny. Czy kandydat niezależny ma większe szanse niż kandydat partyjny? To ocenią wyborcy. Myślę, że w tej sytuacji politycznej, w której obecnie znajduje się Polska, w tym myślę, że wyborcy to są mądrzy ludzie. Polacy to w ogóle są mądrzy ludzie i mają dosyć już tych kłótni politycznych. Platforma, PiS, które trwają już ponad 8 lat. Wydaje mi się, że takie osoby niezależne jak ja, jeśli uda się większej ilości osób niezależnych dostać do Senatu, a z tego, co sprawdziliśmy z moim szefem komitetu, ponad 100 komitetów wyborczych kandydatów niezależnych do Senatu się zarejestrowało i żywimy głęboką nadzieję, że choćby 10% z tego to będzie 10 osób w obecnym Senacie, jeśli by się dostało do Senatu, to będzie to bardzo dobre rozwiązanie dla Polski. Uważam, że tylko osoby, które są niezależne, bezpartyjne, mogą tak naprawdę prawdziwie reprezentować region, z którego zostały wybrane. Czyli rozumiem, że w ogóle pan nie rozważał takiej sytuacji, żeby w ramach jakiejś partii wystartować? Absolutnie nie. Cała moja kampania oparta jest na tym, żeby tłumaczyć ludziom i przekonywać ludzi do tego, że Senat w wydaniu partyjnym nie ma sensu. Powtarzanie partii w Senacie nie ma najmniejszego sensu. Staram się to cały czas w każdej debacie, w każdym wywiadzie z sobą podkreślać i przekonywać do tego ludzi. I coraz większą rzeszę ludzi do tego przekonuję. Widzę to, bo rozmawiamy na Facebooku, ludzie do mnie dzwonią, znajomi, przyjaciele, nawet po przemyśleniach tego, co mówię, słuchaj, mówię, ty naprawdę masz rację. Z tego, co mówisz, to jest naprawdę logiczne i rozsądne. I drodzy państwo, naprawdę tak jest. Podam przykład. Wszystkie większe, znaczące partie polityczne, które obecnie piastują władzę i które nawet są w opozycji, ale w znaczącej części, posiadają swoje siedziby na południu województwa. Jak pan wie, zarówno Platforma Obywatelska, jak i PiS, jak i Zjednoczona Lewica, wszystkie siedziby główne tych partii znajdują się na południu województwa. Jak pan wie również i państwo na pewno, bo to już nie jest tajemnicą wielką, posłów i senatorów obowiązuje tak zwana dyscyplina partyjna w większości głosowań. Mało tego, w rozmowach z parlamentarzystami, byłymi parlamentarzystami już, dowiedziałem się również, że zrywając taką dyscyplinę partyjną, często są karani karami grzywny, karami finansowymi. No więc proszę sobie wyobrazić, że gdyby państwo mi zaufali i zostałbym wybrany jako kandydat niezależny na senatora do Senatu, to ja akurat różnię się tym od moich kontrkandydatów, że jestem osobą niezależną i nie będzie na mnie narzucona w żaden sposób żadna dyscyplina partyjna i głosując w Senacie będę przede wszystkim miał z tyłu głowy interes regionu, z którego zostałem wybrany, czyli północy województwa. No dobrze, no to porozmawiajmy o tym, czym pan by się chciał zajmować. No, zakładam ten pozytywny dla pana scenariusz, że otrzymuje pan ten mandat. Senator to parlamentarzysta, działa na rzecz całego kraju. Oczywiście, osoba, która zostanie wybrana do Senatu głosami państwa, będzie mogła mianować się mianem senatora Rzeczpospolitej. Ale dla mnie bycie senatorem to jest przede wszystkim zobowiązanie wobec wyborców, czyli wobec osób, które na mnie oddały głos, a to są osoby z północy województwa. Ja sobie nie wyobrażam głosowania w Senacie, które uderzałoby w interes regionu, z którego zostałem wybrany. A bardzo często tak bywało. Oczywiście są pewne sprawy, takie jak, nie wiem, obronność naszego kraju, takie jak polityka zagraniczna, które oczywiście należy
brać globalnie w interesie kraju. Natomiast wiele spraw głosowanych, wiele projektów ustaw, które wychodzą z Sejmu, przechodząc do Senatu, do weryfikacji, do kontroli merytorycznej, często są podpisywane partyjnie, tak jak panu powiedziałem, z zasady dyscypliny partyjnej. Natomiast ja będę zwracał uwagę, jeśli państwo mi zaufacie, wybierzecie mnie akurat jako kandydata niezależnego do Senatu, będę zwracał przede wszystkim uwagę, czy one nie godzą w żaden sposób w interes regionu, z którego pochodzę. Taka sytuacja jest obecnie w Niemczech. Jak państwo wiecie, jest Bundestag i Bundesrat. Bundesrat to jest taki odpowiednik naszego Senatu. I tam znajdują się właśnie osoby, które są z danych regionów Niemiec i one przede wszystkim odpowiadają przed swoimi wyborcami, w jaki sposób dbają o interes regionu, z którego zostali wybrani. I kolejne wybranie ich do tego Bundesradu zależy tylko i wyłącznie od tego, czy oni ten region swój dobrze reprezentowali i czy ten region jest, ludzie mieszkający w tym regionie są zadowoleni z tego, co oni dla tego regionu zrobili. To co pan ewentualnie, jaki ma pan pomysł na to, żeby wspomóc tutaj region? Jakie pan widzi zagadnienia, którymi warto by się było zająć w Senacie? Pan, przede wszystkim uważam, że problemem naszego regionu jest to, że jest tutaj coraz mniej ludzi młodych. Ludzie młodzi wyjeżdżają i to jest zarówno spowodowane... Ale to taki problem taki ogólnokrajowy, powiedzmy. No ogólnokrajowy, ale w naszym regionie wydaje mi się w szczególności. Wynika to z bliskości granicy oczywiście, także jest ta łatwość przemieszczania się. Przecież mamy do granicy z Niemcami niecałe 50 kilometrów. Do Berlina mam 120 kilometrów linii prostej. Więc to sprzyja temu, żeby ci ludzie wyjeżdżali. Oczywiście ja nie mówię, żeby nie wyjeżdżali, tylko że ja mówię to, że to ma być wybór, a nie konieczność. I to ze względów zarówno finansowych, jak i edukacyjnych. No, więc mamy dwa problemy. Przede wszystkim problem braku porządnych uczelni w naszym regionie. Mówię tutaj o północy województwa. A drugi problem to jest program pracy za godziwe pieniądze. Myślę, że te dwa problemy łączą się z sobą i ja głównie tutaj zastanawiałbym się nad tym, w jaki sposób tych młodych ludzi tutaj zatrzymać, ale nie zatrzymać na siłę, tylko zachęcić do tego, żeby tutaj mieszkali, tutaj się uczyli i tutaj pracowali. No dobrze, czyli będzie pan optował, jeżeli dobrze rozumiem, za powołaniem Akademii Gorzowskiej, to ma być ten czynnik, który miałby ewentualnie zatrzymać tutaj młodych ludzi? Ja bardzo bym chciał, żeby Akademia Gorzowska powstała, bo oczywiście wyższe uczelnie są bardzo ważne w Polsce. Tylko wydaje mi się, że został przespany już ten okres, który można było to zrobić. O Akademii Gorzowskiej mówi się już 25 lat. W ostatniej naszej debacie, mówię tutaj o debacie senackiej, takie pytanie padło, bo było to jedno z głównych pytań. Ja byłem jedyną osobą, która nie obiecuje, tylko mówi, że tak naprawdę, drodzy Państwo, będzie bardzo ciężko powołać tutaj Akademię Gorzowską. Uważam, że powinniśmy się dzisiaj skupić na tym, żeby uczelnie, które tutaj już są, kształciły ten szczebel, średni szczebel zawodowy. Dobry region, silny region to niekoniecznie region, gdzie wypuszcza się magistrów. To również region, gdzie wypuszcza się fachowców. Mówię tutaj o średniej klasie zawodowej, o jakichś technikach, a przede wszystkim o bardzo dobrych tradycjach Gorzowa. Myślę tutaj o szkole pielęgniarek. I w takiej sytuacji, gdzie społeczeństwo polskie się starzeje i dotyczy to również naszego regionu, wydaje mi się, że to jest bardzo istotny kierunek kształcenia. Pielęgniarek jest coraz mniej. Wyjeżdżają również za granicę, właśnie chociażby ze względów finansowych, a nasze społeczeństwo się starzeje. I patrząc globalnie na województwo lubuskie, gdzie w Zielonej Górze powstał Uniwersytet Zielonogórski i jak pan wie i państwo na pewno również od 1 października został otwarty nowy wydział medyczny, który będzie kształcił lekarzy. Więc patrząc na to, drodzy państwo, nie prześcigujmy się z Zieloną Górą, że my też musimy mieć, ale możemy w jakiś sposób uzupełnić to właśnie kształcąc pielęgniarki. A mamy w tym naprawdę dobre tradycje i należałoby to kultywować i wspierać. Dobrze, to jest jeden jakby element tego, czym chciałby pan się zajmować, czy jeszcze jest coś innego? Bo często się mówi o transporcie, że tak, słabo skomunikowane, tak? Wie pan co, z tym słabym skomunikowaniem transportu już bym nie przesadzał, dlatego że mamy tą S3, która łączy się z A2,
którą to autostradą można dojechać i na zachód, i na wschód, a tak naprawdę autostradami niemieckimi i dalej możemy dojechać praktycznie na koniec Europy, aż do Lizbony, tak? Wyjeżdżając z Gorzowa praktycznie autostradą, można powiedzieć. Także no, wykorzystajmy to, że mamy już w końcu te połączenia komunikacyjne. Oczywiście mówi się bardzo dużo o braku połączeń kolejowych, tak? I to prawda. I na etapie zbierania podpisów, głównie w tej części zachodniej naszego regionu, zauważyłem, że rzeczywiście bardzo, bardzo wiele osób jeździ zarobkowo do Berlina, wstając bardzo wcześnie, o 4, 5 rano, wsiadając w pociąg i jadąc do Berlina. I z tego tytułu o tym mówię, że no nie ma tego połączenia bezpośredniego Gorzów-Berlin, który już wiele... Zarząd województwa zapowiada, że będzie. Co już od dawna było zapowiadane również, tak. No i to kolejny przykład na to i dowód na to, że nasi politycy regionalni przez tak długi czas nie potrafili tego, no nazwijmy to, załatwić. Dobrze. Jest pan niezależnym kandydatem, tak? Uważam, że jedynie niezależnym kandydatem z tego okręgu. Mam jeszcze kontrkandydatkę, która mianuje się również mianem kandydata niezależnego. No ale państwo, którzy wiecie, jakie funkcje pełniła wcześniej ta pani, będąc wojewodą, będąc senatorem z Platformy Obywatelskiej, no dzisiaj przedstawia się jako senator niezależny. Myślę, że jeszcze raz to powtórzę, wyborcy są mądrymi ludźmi, Polacy są mądrymi ludźmi i chyba nie uwierzą pani Helenie, że jest osobą niezależną. Chciałem zapytać o jakby pana zaplecze, tak, nazwijmy to polityczno-społeczne. Na kogo pan liczy, że kogo pan przekona? No bo powiedzmy, no, elektorat taki partyjny jednak będzie pewnie głosował na swoich przedstawicieli. Na kogo pan liczy? No więc właśnie, i to jest moje zadanie i uważam, że wypełniam je dobrze, żeby przekonać ludzi, właśnie tych, którzy do tej pory głosowali na partię, że do Senatu, drodzy państwo, drodzy wyborcy, naprawdę rozsądnym jest głosować na kandydatów niezależnych. Z tego tytułu, że tylko kandydaci niezależni mogą skutecznie zadbać o interes regionu, z którego są wybrani. To, o czym wszystkim sobie powiedzieliśmy wcześniej, na nich nie spoczywa żadna dyscyplina partyjna. Oni są wybrani przez państwa do Senatu i wiedzą o tym, że jeśli nie wykażą się skutecznością, to będą tylko raz. Drugi raz już im państwo nie zaufacie. Ja o to samo państwa proszę. Jeśli państwo zaufacie mi i wybierzecie mnie do Senatu, drodzy państwo, po 4 latach rozliczcie mnie z tego i nie zostawcie na mnie suchej nitki, jeśli was zawiodę. To już kończąc zupełnie. No wcześniej pan w politykę, jak już ustaliliśmy, nie wchodził. Czy no, zakładaliśmy pozytywny scenariusz, negatywny scenariusz? Nie udaje się. I co wtedy? To koniec z polityką, czy to właśnie początek? Pan co, może to troszeczkę zabrzmi arogancko, ale ja nie zakładam takiej opcji, że się nie uda. Drodzy państwo, naprawdę w to wierzę i wierzę w państwa mądrość. Wierzę w mądrość Polaków, wierzę w mądrość wyborców, wierzę w mądrość osób mieszkających w regionie północy naszego województwa. Wierzę w to, że państwo zobaczycie, jak głosowaliście poprzednio, jaki jest tego efekt i dacie szansę osobie takiej jak ja, osobie naprawdę prawdziwie niezależnej, osobie młodej, osobie, której bardzo zależy na tym, żeby ten region się dobrze rozwijał. Więc nie zakładam tego, że będzie jakiś scenariusz B. Ponadto osoby, które mi pomagają, to są moi przyjaciele, tak się zaangażowali w tą pomoc, że ja wobec nich już czuję tą odpowiedzialność bardzo dużą i po prostu zrobię wszystko i będę się starał do końca państwa przekonywać, że tylko i wyłącznie głosowanie do Senatu, powtarzam jeszcze raz, na kandydatów niezależnych jest jedynie rozsądnym głosowaniem. Jak będzie, przekonamy się już wkrótce, bo 25 października coraz bliżej. Jakieś takie emocje coraz większe w związku z tym? Czy śpi pan spokojnie, czy właśnie na sen to już w ogóle nie ma? Na pewno kampania przyspiesza, na pewno kampania się, nazwijmy to, zaostrza. Natomiast ja jestem osobą spokojną z racji wykonywanego zawodu. Pracuję 23 lata w banku, a tam naprawdę nie ma miejsca na emocje. Tam należy wszystko robić spokojnie, zgodnie z przepisami, zgodnie z regulacjami. I tego przez te 23 lata się nauczyłem, więc jakoś jestem w stanie zapanować nad tymi emocjami i z uśmiechem każdy dzień witać.
A jak będzie, to się przekonam. Jak już wspomniałem, 25 października wybory. Oczywiście zachęcam, żeby pójść głosować oczywiście na kandydata, któremu zaufamy. A moim gościem był, przypomnę tylko, pan Krzysztof Hauba, kandydat niezależny do Senatu. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. Drodzy państwo, bardzo was proszę, idźcie na wybory. Bardzo was proszę, czytajcie na moich stronach internetowych, na moim Facebooku to, co mam do państwa do powiedzenia. I spotkam się z państwem jeszcze na ulicach naszego regionu, Gorzowa, Słubic, Kostrzyna, Międzyrzecza, Sulęcina. Bywałem tam już, będę jeszcze ponownie.